Wiodącym tematem konferencji była strategia i kierunki rozwoju lokalnych społeczności oraz usługi społeczne jako wyzwanie, oczywiście na terenie naszego regionu. Dzisiaj w Polsce są jak nigdy wcześniej potrzebny jest nam rozwój usług społecznych. Społeczeństwo się starzeje, wraz ze starzeniem się społeczeństwa mamy zwiększoną liczbę osób niepełnosprawnych w tym społeczeństwie. W związku z tym wracamy na Uniwersytecie Rzeszowskim do koncepcji obchodzenia Dnia Pracownika Socjalnego, jakiego takiego momentu, w którym chcemy z jednej strony pokazać pracowników socjalnych jako tą podstawową służbę społeczną dla państwa, która świadczy usługi społeczne dla społeczeństwa, ale też chcemy pokazywać to w sensie naukowym. Jeśli chodzi o perspektywę zatrudniania w zawodzie pracownika socjalnego, w tym przypadku będzie szerokie spektrum. Szeroka w sensie potrzeby pracowników socjalnych, o czym mówiłam i mówię od zawsze, bowiem problemy społeczne zmieniają się, zmienia się ich rodzaj, powstają, jedne znikają, inne pojawiają się i kształcenie do zawodu pracownika socjalnego jest w dzisiejszych czasach niezmiernie ważne. Powstawanie nowych kadr jest niezmiernie ważne. I w toku procedur takich, które my realizujemy w parlamencie, w Sejmie i w Senacie, staramy się systematycznie zawód pracownika socjalnego wzmacniać, zarówno pod względem prawnym, ale również pod względem finansowym. Bo te nowe kadry pracy socjalnej, pracowników socjalnych, to profesjonaliści, którzy zdobywają coraz to nowe kompetencje, coraz to nowe umiejętności, poszerzają wiedzę do coraz to nowych wyzwań. Prócz samorządowców i szefów organizacji pozarządowych zaproszenie na konferencję przyjął Paweł Wdówik, sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej, pełnomocnik rządu do spraw osób niepełnosprawnych, którego pytaliśmy, co wynika z niedawno przyjętej strategii rządu pod kątem osób z niepełnosprawnościami. To najważniejsze jest zagwarantowanie osobom z niepełnosprawnością niezależnego życia. To jest duża zmiana. Przechodzimy od modelu, w którym zajmowaliśmy się opieką, do modelu, w którym zajmujemy się gwarancją równych praw obywatelskich. Stąd też zupełnie nowe kierunki działania dotyczące rozwoju usług asystencji osobistej, także opieki wytchnieniowej, no i przede wszystkim dostępności, która już została zagwarantowana. W tej chwili jest na pewno dużym wyzwaniem dla wielu podmiotów, dla samorządów zwłaszcza, ale to jest kierunek, który wynika z Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, a ponieważ Polska tę konwencję ratyfikowała, ku zresztą wielkiej radości osób z niepełnosprawnościami, to jest w tej chwili ten naczelny wyznacznik naszych działań.